Kolejnego punktu projekt zarządu bardzo proszę o przedstawienie. Dotyczy realizacji zadań priorytetowych 912. Paragraf pierwszy. Przeznacza się z rezerwy zadań priorytetowych na rok 2013 środki finansowe w wysokości 8200 zł na realizację następujących zadań. Punkt pierwszy. KS Kolejarz Prokocim. Zakup sprzętu sportowego kwota 2000 zł. Punkt drugi. KS Bieża Nowianka. Zakup sprzętu sportowego kwota 2000 zł. Punkt trzeci. Przedszkole numer 49. Zakup sadzonek. Do ogrodu przedszkolnego kwota 700 zł. Punkt czwarty. Przedszkole numer 28. Dofinansowanie organizacji pikniku integracyjnego pod nazwą Witaj Smoku kwota 1500 zł. Punkt piąty. Wykonanie tablicy informacyjnej. Mapy z dawna oczekiwanej w naszej siedzibie Rady Dzielnicy, aby aktualizować tą, którą tutaj Państwo widzicie obecną niemal początku samorządu dzielnicowego. Kwota 2000 zł. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Chciałam się zapytać Pana Przewodniczącego coś. A mianowicie chciałam się zapytać o pieniądze 5000 zł na książkę, o którą wnioskowało Towarzystwo Przyjaciół Prowadzenia. Była sesja naukowa w lutym na temat Erasma Jerzmanowskiego i Rada Dzielnicy 12 objęła na tą sesją patrona. I sesja bardzo się udała. Referaty były naprawdę bardzo dobre, mówiące o historii nie tylko Jerzmanowskiego, ale tutaj starego Prowadzenia. I zaraz w lutym zostało złożone pismo z towarzystwa. I ja rozmawiałam z panią przewodniczącą w sprawie przyznania tych pieniędzy na książkę. Pani przewodnicząca powiedziała, że są rozdysponowane pieniądze na promocyjne jakieś materiały. I rozmawiałam również z panem przewodniczącym Buchaltem, z panem przewodniczącym Kożuchem o środki na tą książkę i chciałam się zapytać, czy na następnej sesji takie środki na tą książkę się zajmą. Ja wielokrotnie prosiłam członków komisji i gazetkowej, i informacyjnej, i członków zawodu. Gazetkowa nie widziała w poniedziałek. Proszę? Gazetkowa nie widziała, to już mówię. Nie, to była na komisji. No, ale wcześniej rozmawiałam z panem przewodniczącym Guzikiem również na ten temat. Dobrze, będziemy myśleć, tak, pani ma pytanie. Ja chciałam tutaj wyjaśnić, rzeczywiście było przedmiotem właściwie dwa razy obrad naszej komisji ta sprawa. Przy pierwszym czytaniu uznaliśmy, że nie posiadamy środków. Faktycznie tak jest, ponieważ wtedy już zapadła decyzja o dofinansowaniu zaczętów promocyjnych, a komisja nie posiada środków w takiej wysokości na publikację. Na prośbę tutaj pani radnej rozważaliśmy na drugim posiedzeniu również ten temat i zdecydowaliśmy owszem, że w tym momencie nie mamy środków, ale kiedy te środki będą i w przyszłym roku, pochylimy się nad tą prośbą jeszcze raz. Jednocześnie chcielibyśmy pozyskać więcej informacji na temat tego, jaki rodzaj artykułów czy referatów jest tam zawarty w tej planowanej publikacji, z uwagi na to, że chcielibyśmy jednak promować tutaj czy pisma, czy wydarzenia, czy książki, artykuły, wszystko właściwie tego, co dotyczy dzielnicy. Natomiast na ten moment decyzja tutaj nie zmieniła się, ponieważ my nie posiadając własnych środków, no nie mamy możliwości też w tym momencie skorzystania żadnej z rezerwy, bo ich po prostu w momencie, kiedy rozważaliśmy, już nie było. I temat został przełożony też na przyszły rok z uwagi na to, że w przyszłym roku będą obchody jubileuszu 700-lecia, 50-lecia, tak, Prokocimia. Pomyśleliśmy, że wydanie takiej publikacji będzie naszym jakby też wkładem w te obchody. A czy pan przewodniczący jeszcze mógłby coś na temat tych rezerwy powiedzieć, o której obiecywał? Znaczy ja nie obiecałem, wiem, że jeszcze nie będzie. Natomiast rzeczywiście tak było, że na komisji tej pierwszej, kiedy była, to ta rezerwa była, natomiast komisja zdecydowała o tych gadżetach promocyjnych dzielnicy.
a to przeznaczono 4000, bo ja bym chciał to rzeczywiście z tych środków. Natomiast powiem tak, jeżeli rzeczywiście będzie była taka komisja, to ja jeszcze to sobie przeliczę, bo być może coś z gazetki zostanie, więc wtedy ewentualnie, gdyby na komisji była. Ja muszę jeszcze tylko wyjaśnić, że w książce mają się znaleźć mniej więcej te referaty poszerzone, które były wygłoszone, które były bardzo ciekawe. Między innymi jeden z pierwszych referatów to był Prokocim na Starej Widokówce ze zbiorów pana Sosenki, który przedstawił naprawdę unikalne rzeczy dotyczące Starego Prokocina. Ja chciałam powiedzieć przy okazji, że Bieżanów ma wydaną książkę, gdzie jest Bieżanów na Starej fotografiach, a tutaj byłaby szansa, żeby również te fotografie zostały przedstawione w tej części, która dotyczy Prokocina. Oprócz tego jest tam oczywiście również w związku ze 150. rocznicą powstania styczniowego rozdział poświęcony powstańcom, który jest Prokocina, jak również oczywiście dotyczące Niedźmanowskiego oraz tego, jak wyglądał Prokocin na przełomie wieków. Więc jest to na pewno pozycja historyczna. Poza tym na zaproszenie Państwo mieli napisane, że te referaty wygłaszali różnego rodzaju naukowcy, którzy znają się w temacie. Przypominam sobie jeszcze oprócz tego, że był na przykład jeden z rozdziałów poświęcony patentom Niedźmanowskiego, które zachowały się do tej pory, a które znajdują się w zbiorach w Stanach Zjednoczonych, w zbiorach archiwów w Ameryce dotyczące patentów, dotyczących gazownictwa i listu Niedźmanowskiego, które znajdują się w bibliotece wrocławskiej. Na pewno wszystkie te materiały będą bardzo ciekawe i w związku z powyższym będę, że tak powiem, patrzyła, jak wyglądają sprawy z jakąś rezerwą, która jeszcze zostanie może z gazetki, bo tą książkę można było w tym roku faktycznie wydać. Czy ktoś chciał zabrać głos jeszcze w tej sprawie? Nie widzę, bo ktoś tego poddaje pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 19 głosów. No to jeszcze raz, bardzo bym prosił o podniesienie. Kto jest za? 20. Kto jest przeciw? 1 głos. Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt zarządu. Przechodzimy do